4 marca, niedzielne popołudnie, po wielu pochmurnych dniach wreszcie pokazało się słońce. Wielu spacerowiczów odwiedziło rezerwat Niebieskie Źródła, który jest jedną z cenniejszych atrakcji naszego miasta. Wyprawa na źródła najbardziej podobała się najmłodszym, którzy z radością karmili kaczki i łabędzie. Nasi rozmówcy uważają, że warto aktywnie wypoczywać, a rezerwat to urokliwe miejsce nie tylko na weekendowe spacery czy randki. Rezerwat Niebieskie Źródła, jedna z atrakcji Tomaszowa. Dlaczego warto tu przychodzić? Dla wypoczynku, rekreacji, pokazać dzieciom, jakie mamy cudy natury. Jest to właśnie aktywny wypoczynek. Dlaczego właśnie warto aktywnie wypoczywać? W tej chwili to wszyscy biorą i lekceważą na taki na łonie natury wypoczynek, a jednak trzeba wychodzić. Brzuszki rosną, w pracy się siedzi, więc trzeba wychodzić. Chociażby z uwagi na pogodę. Mamy dzisiaj bardzo ładną pogodę, słoneczko. Przyjść tu zawsze jest fajnie, bo zawsze coś się dzieje. Zawsze coś się dzieje, a to kaczuszki, a to łabądki. Przyjemnie, po prostu przyjemnie. Przede wszystkim pogoda, słoneczko w dniu dzisiejszym. No i piękne nasze źródła, czysta woda, kaczuszki, no i natura. Tutaj można poddychać na przykład świeżym powietrzem, można pochodzić, porzucać jedzenia kaczkom. Może troszkę błoto odstrasza, ale ogólnie jest ładnie. Kaczuszki, rybek nie ma jak na razie, łabędzie. Można obserwować zwierzęta. No bo jest czysta woda, przede wszystkim. To jest przyjemnie, świeżo, kaczuszki i te sprawy. Ruch to zdrowie, jak to mówią. No, przejść taki spacerek tutaj po źródłach, można ciekawie przejść naokoło źródeł. To jest duży kawałek. No i to daje nam to, że jest zdrowo. No. Jeszcze taka piękna pogoda jak dzisiaj. To jest to jakaś forma spędzenia wolnego czasu. Aktywny wypoczynek. Oczywiście. Dlaczego jest ważny? Jest unikatowy. Jedyny taki w swoim rodzaju chyba. Podoba się tutaj? Tak. A co się najbardziej podobało? Jak rzucaliśmy kaczkom chlebek. Łabędzie. Źródła. I co jeszcze widziałeś? Kaczki, łabędzie, czystą wodę. Pierwszy raz jesteśmy, są piękne, turkusowe takie. Chcieliśmy zobaczyć, czy rzeczywiście są niebieskie. A skąd państwo pochodzą? My z Pabianic przyjechaliśmy tutaj. I podoba się w naszym rezerwacie? Tak, oczywiście, bardzo piękne są te źródła. No właśnie dzisiaj widzimy wielu spacerowiczów, prawda? Jest cieplej, przyjemniej, tam pięknie wybijają, prześlicznie, także warto zobaczyć. Wszystkim bym polecał, bo to jest piękna sprawa. Nie tylko sobie przejść i popatrzeć, po prostu być tutaj, to jest cudowne. Tutaj można odpocząć, poobcować z przyrodą, nawet błoto w alejkach nie odstraszyło amatorów spacerów. Rezerwatem możemy się szczycić i bez wątpienia należy o niego dbać, by cieszył kolejne pokolenia. Bo przecież spacer na świeżym powietrzu jest bezcenny.